Michał Nowak, zapraszam na sport. Zawodnik RLTL Optima Radom Mateusz Gos udanie zaprezentował się w biegu na 5000 metrów podczas drużynowych Mistrzostw Europy w lekkiej atletyce. Lekkoatleta radomskiego klubu w 16-osobowej stawce biegu na 5000 metrów uplasował się na 8. miejscu z wynikiem 14 minut, 1 sekundy i 67 setnych i zebrał bardzo pozytywne opinie. Mateusz Gos dołożył tym samym swoją cegiełkę do wyniku biało-czerwonych, którzy w drużynowych Mistrzostwach Europy zdobyli tytuł wicemistrzowski. Złoto zdobyły Włochy, a brąz Niemcy. W kadrze Polski na tej imprezie znalazła się też Martyna Kotwiła. Radomska sprinterka nie wystartowała jednak ostatecznie w sztafecie 4x100 metrów. Impreza odbyła się na Stadionie Śląskim w Chorzowie w ramach Igrzysk Europejskich Kraków-Małopolska 2023. Lekkoatleci RLTL Optima z dobrej strony zaprezentowali się podczas meczu przeciwko Węgrom, Czechom i Słowakom w Bańskiej Bystrzycy. Rywalizacja odbyła się w kategorii wiekowej U20. Julia Adamczyk z wynikiem 6 metrów i 19 centymetrów zajęła pierwsze miejsce w skoku w dal. Tomasz Gizicki był członkiem sztafety 4x100 metrów, która zwyciężyła wynikiem 39,99. Na trzecim miejscu z czasem 9 minut i 2 sekundy w biegu na 3000 metrów z przeszkodami uplasował się Adam Bajorski. W tym samym biegu piąty był Wiktor Janduła. Piątą lokatę w trójskoku zajął Kacper Jedynak. Jego wynik to 13 metrów i 76 centymetrów. Cała piątka reprezentantów RLTL Optima Radom ma szansę na reprezentowanie Polski na Mistrzostwach Europy U20, które odbędą się w dniach 7-9 sierpnia w Jerozolimie. To wszystko na dziś. Zapraszam na prognozę pogody. Do zobaczenia.